Szybciutko przed odcinkiem losujemy 3 osoby, 3 zwycięzców z poprzedniego odcinku, którzy wygrają 500, 400 oraz 300 smoczych monet na serwerze Lesthia.eu. Przypominam, że aby wygrać smocze monety, komentarz musi być pozytywny. A więc przechodzimy do losowania. Pierwszą osobą, która wygra, jest Janusz Cebulak. Osoba ta zdobywa 500 smoczych monet na serwerze Lesthia.eu. Druga osoba, i tak ma być, dalej łapać cheaterów, to może im się odechce Varias Free Skills. Nie wiem, jak ten nick się czyta. Osoba oczywiście będzie wiedziała, że to ona. I trzecia osoba, serwer Dobry Admini, też życzę powodzenia w rozwoju. Dodam, że miło się i atmosfera jest, lecz jedyny minus to zmiana królestwa jest za smocze monety, ale oprócz tego to cud malina. Może dodamy zmianę królestwa do handlarki, zobaczymy. Cathy Fly. To są 3 osoby, które wygrały smocze monety na serwerze Lesthia.eu. Aby je odebrać, proszę o PW do Rtruszk na naszym forum serwerowym. A teraz zapraszam na odcinek. Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serwera Lesthia.eu. Ja jestem Rtruszk, a to jest event mikołajkowy, który dla Was przygotowaliśmy. Przygotowaliśmy dla Was wiele nowości, wiele ciekawych przedmiotów, które spotkacie tylko i wyłącznie na naszym serwerze stworzone przez nas. Jak zauważyliście, tekstury zostały zmienione na zimowe. Zaczął padać śnieg, w tle chodzi sobie reniferek, a obok mnie stoi Mikołaj. To są pierwsze nowości na pierwszy rzut oka, które Wy możecie zauważyć, ale do czego to wszystko będzie służyć, już za chwilkę Wam pokażę. A więc zaczynamy. Pierwszą nowością, którą będziecie mogli spotkać na naszym serwerze, są nasze własne autorskie bombki, które będziecie mogli zdobyć z każdego potwora na każdym poziomie. Czy to w M1, czy to w M2, czy to w V2. Na każdej mapie drop bombek będzie adekwatny do poziomu naszej postaci. Są to takie bombki jak niebieska, błękitna, malinowa, fioletowa oraz różowa. Bombki te będzie można wymieniać u Świętego Mikołaja. Stosunek wymiany bombek jest 5:1, a więc za 5 bombek możemy otrzymać sobie paczkę z prezentami. I na czym to polega? Bombki można otwierać, natomiast drop jest z tego o wiele słabszy niż z takiej paczki z prezentami. Bombki będzie można dropnąć sobie z każdego potwora i następnie można je otworzyć bądź przyjść z nimi do Świętego Mikołaja. Ja za chwilę Wam pokażę, jak wygląda drop z przykładowych bombek oraz z paczek. Ok, to co widzicie przed sobą na ekranach, to jest drop z bombek oraz z paczek z prezentami. Jak widzicie, ten wyższy drop to jest drop z samych bombek, a więc dropią z niego mikstury na szybkość ruchu plus 60, zmianki dodania, dłonie krytyka oraz dłonie przebicia. To był drop z samych bombek, a więc no, warto wymieniać je na paczuszki, ale to zależy od każdego z Was, co będziecie chcieli ze swoimi bombkami zrobić. Z paczek wylatują zwoje egzorcyzmu, marmury błogosławieństwa oraz pierścienie doświadczenia na godzinę, plus drop, który widzicie powyżej, tak samo również te przedmioty dropią z paczuszek. Widzicie jeszcze, że mam 6,2 kk, a więc do tego całego dropu dochodzi jeszcze drop Young. Kolejną rzeczą, którą dla Was przygotowaliśmy, to są znowu bombki, natomiast to są już bombki dosyć rzadsze i to o wiele rzadsze będą podczas dropu z wszystkich potworów. Jest to bombka specjalna pierwsza, bombka specjalna druga oraz bombka specjalna trzecia. Wszystkie mają taką samą rangę, nie ma lepszej, nie ma gorszej. Natomiast są to bombki lepsze od tych pierwszych bombek, które widzieliście przed chwilą. Z tych bombek natomiast będzie można otrzymać worek z prezentami. Tam mieliśmy paczkę, tu mamy worek. Również wymiana u Świętego Mikołaja, natomiast w stosunku 3:1. A więc 3 bombki, czy to tego samego, czy różnego koloru, wymieniamy na jeden worek z prezentami. Jak już wspomniałem, bombki te są rzadsze, a więc teraz Wam pokażę mniej więcej, jaki drop z tych bombek możecie otrzymać. Tak więc teraz przed sobą widzicie drop ze specjalnych bombek oraz z worków z prezentami. Jak widać, drop z bombek też nie jest pewnie dla wielu zadowalający, natomiast każdy z Was będzie mógł sobie te bombki wymienić na worki, a jak widzimy z worków drop jest niesamowity. Oprócz Youngów, ponieważ mamy 20 kk, ja przed chwilą bardzo dużo tego otworzyłem, tak więc nie bójcie się, nie dropi z tego aż tyle kk, jak widzicie. Oprócz Youngów mamy coś takiego jak szkatę umarłego rozpruwacza. Również z worków możemy zdobyć pierścienie doświadczenia, rady pustelnika oraz skrzynie z reniferami. Skrzynki z reniferami, czyli będziemy mogli sobie przywołać małego naszego reniferka. Proszę. Takiego peta będziemy sobie mogli przywołać, zwierzaczka, który będzie nam towarzyszył podczas gry. Oprócz tego oczywiście to, co wszystko tutaj widzicie, to jest przykładowy drop z worków z prezentami. Również z worków z prezentami możecie otrzymać drop ze specjalnych bombek, a więc to zależy indywidualnie od gracza, jaki drop będzie miał. Jeden gracz może mieć znakomity drop, natomiast drugi gracz może mieć trochę gorszy drop. To wszystko jest ustalone w procentach. My tego tak nie ustalaliśmy. To wszystko zależy od szczęścia gracza, jaki drop się przytrafi. Tak się prezentują bombki, a my już pokazujemy Wam kolejne nowości na naszym serwisie. Nadeszła zima, a więc trzeba oczywiście naszą postać w jakieś ubranko odziać. Kolejną nowością, którą znajdziecie na naszym serwerze, są kostiumy. Te kostiumy, które widzicie teraz na ekranach, to są wszystkie dostępne kostiumy. Po lewej macie kostiumy płci męskiej, natomiast po prawej macie kostiumy płci damskiej. Każdy kostium daje określony bonus. Kostium jest na 20 dni. Jak widać, takie różne rodzaje mamy tych kostiumów na naszym serwerze. No, aby nie przewiało uszu naszych postaci, oczywiście nie może zabraknąć na naszym serwerze oryginalnych czapek, które Wam dorzucamy do kostiumów. Czapki oczywiście też dają nam jakieś bonusowe procenty, przenajróżniejsze bonusy oraz czapki również są na 20 dni. Tak one się prezentują. Tutaj widzicie teraz screeny tych wszystkich czapek. Prezentują się bardzo ładnie oraz oczywiście pasują do całego kompletu naszego kostiumu. Te i inne nowości będziecie mogli znaleźć tylko na serwerze Lesthia.eu. Serdecznie zapraszamy wszystkich graczy do wzięcia udziału w evencie oraz wszystkich ludzi, którzy jeszcze nie grają na naszym serwerze, a oglądają ten filmik, do zagrania na naszym serwerze. Prócz dobrej zabawy oczywiście będziecie mogli dorobić się niezłego majątku. Święty Mikołaj Was zaprasza oraz cała administracja serwera Lesthia.eu.